jak się nie zajmować takimi tematami? Można by tak powiedzieć, że to jest coś, co każdego z nas frapuje, tym bardziej, że ten nasz świat nie jest taki prosty. Gdyby to, co mamy za sobą, to, co mamy dzisiaj wokół siebie i to, co jest przed nami, było dla nas czymś oczywistym, prostym, zrozumiałym, budzącym w nas radość, otuchę, poczucie bezpieczeństwa, to nikt z nas nie stawiałby pytań, co jest przed nami, czy nam coś grozi, co czeka moje dzieci, jaka będzie ich przyszłość. Ale żyjemy w takich czasach, że człowiek się po ludzku martwi i po ludzku stawia pytania. Ponieważ my, ludzie wierzący, mamy trochę szerszą perspektywę spojrzenia na świat, gdy wyczerpuje nam się w sposób naturalny perspektywa doczesna i mędrców tego świata. Czyli słuchamy sobie różnych tak zwanych autorytetów, którzy nam zapowiadają, co nas czeka. I z przerażeniem widzimy, że są to zwykle teksty na zamówienie, bo one są zupełnie nieprawdziwe. Mamy taką intuicję w sobie, że człowiek czuje, kiedy jest oszukiwany. Kiedy ktoś chce zrobić ze mnie tylko mały trybik w maszynie, która służy czemuś, nawet nie wiem do końca być może czemu. Myślę, że wiem niestety czemu. Więc budzi się w nas naturalna potrzeba poszukania prawdziwych autorytetów. Niech mi ktoś powie, dlaczego świat wygląda, jak wygląda, i niech mi ktoś powie, co nas czeka. Więc szukam autorytetów i wszystkie po kolei wyrzucamy do kosza. To wszystko nie jest wiarygodne. I nagle budzi się w nas taka świadomość, no Boże kochany, przecież jestem człowiekiem wierzącym, więc dlaczego nie zadam pytania do tego, który wie. I wiem, dlaczego nie zadam pytania. Dlatego, że ten, który wie, nie odpowiada na moje pytania. To jest nasze też ludzkie doświadczenie. Wołamy do Pana Boga, co, dlaczego, kiedy, a Pan Bóg milczy. No właśnie, więc a może jednak nie milczy. Bo Pan Bóg ma taką cechę, że jak nie musi, a zwykle nie musi, bo jest wszechmogący, więc się nie ujawnia. Pierwszą cechą Pana Boga poza cierpliwością jest Jego pokora. Więc jeśli On nie mówi, to może gdzieś jest obecny Jego głos, na przykład przez wizję, proroctwa, które, znowu pytanie, czy są Jego. Łatwo jest zweryfikować, czy to jest od Pana Boga, czy nie. I nagle otwiera się przed nami bardzo szerokie spektrum Bożych głosów. Ten Bóg, który zdawałoby się, jak wierzymy, patrzy, ale jak myślimy, nie mówi i nam nie pokazuje drogi, mówi i drogę pokazuje. I stąd moje zajęcie się tematem wizji, proroctw, objawień, tak zwanych lokucji, przepowiedni, które natychmiast są przesiane przez bardzo gęste sito weryfikacji kościelnej. Czyli Pan Bóg, który ogłosił, że zwycięstwo, jasna przyszłość, wszystko, co jest prawdą, jest w Kościele, każe mi wszystkie głosy, które są lub nie są Jego, przefiltrować przez autorytet Kościoła. Metodologia jest jakby oczywista. I zostaje nam po odrzuceniu tych śmieci, czasami bardzo kolorowych, bardzo atrakcyjnych i ciekawych, zostaje nam mnóstwo niezwykłych, fascynujących i będących dla nas ogromnym też wyzwaniem informacji. To jest pierwszy powód, ale jeśli mam rozumieć pytanie tak dosłownie, to mogę powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, w życiu każdego, także w moim życiu, są takie momenty, kiedy pytania rosną.
jak na drożdżach. Stają się bardzo natarczywe i w moim życiu pytania o przyszłość Polski i o próbę odczytania, zrozumienia tej przyszłości w świetle nadprzyrodzoności, takie były dwa wydarzenia, które sprawiły, że zacząłem te pytania stawiać. Pierwsze to była katastrofa smoleńska w 2010 roku, kiedy jakby wszystko, wszystkie nadzieje, ale także obawy, bo to, co się działo w Polsce, już wtedy nie było dobre. Wszystko się rozsypało, zawaliło, zburzyło i na tych gruzach człowiek stanął z ogromem wielkich pytań. I nie było wtedy już zupełnie żadnego autorytetu poza Bogiem, by to pytanie postawić. Natomiast drugie jest doświadczeniem wielopokoleniowym. Pamiętam opowieści moich przodków, których okres młodości przebadał na międzywojnie, dwudziestolecie międzywojenne. I oni opowiadali z dumą, jak Polska, która przez blisko półtora wieku była bez podmiotowości, była zupełnie okradziona ze wszystkiego, także z kultury, z dorobku ludzkiego, potrafiła w ciągu 20 lat stać się w Europie potęgą. Ja, kiedy była transformacja za mojego życia, wierzyłem, że jesteśmy w tym samym momencie historii i że na razie jest ciężko, ale będzie nam łatwiej niż moim przodkom i za lat 20 będziemy znowu potęgą. Minęło 25 lat i jest gorzej niż 25 lat temu. I to jest drugie źródło mojego pytania, może bardziej negatywnego w tym momencie. Co się dzieje? Jakie podskórne procesy dokonują się poza naszymi oczami, że Polska, mająca tak wielki potencjał, nie idzie do przodu, tylko się cofa? W tym momencie pojawia się drugi wątek, czyli pytamy z jednej strony Pana Boga za pośrednictwem Jego wizjonerów, proroków, tych, którzy mówią Jego głosem. Pytamy o przyszłe drogi, którymi ma iść Polska i świat, a z drugiej strony u tego samego źródła pytamy, jaką kulę do nogi i kto nam przywiązał, że nie możemy iść. Mamy jakby pytanie związane z białym scenariuszem i coś z mrocznej rzeczywistości, bo ona jest zawsze obecna. Pewnie najważniejszym proroctwem, bo takim mocnym, autorytatywnym i znanym na całym świecie jest proroctwo, złe słowo, jest wypowiedź Jezusa odnotowana w Dzienniczku Świętej Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem, nie wiem za co, ale szczególnie Polska jest umiłowana wśród innych narodów. Polskę szczególnie umiłowałem. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne moje przyjście. Nie będę tego rozbudowywał wątku, bo tu jest mnóstwo, w tym krótkim haśle, mnóstwo tematów, bardzo głębokie przesłanie, ale między tym Polskę szczególnie umiłowałem, a z niej wyjdzie iskra, jest jeszcze zdanie, które zwykle pomijamy. Każde proroctwo, jeśli jest prawdziwe, jest pisane w trybie warunkowym. I Jezus dodaje, jeśli posłuszna będzie woli mojej. Jeśli Polska będzie posłuszna woli Bożej, to czeka nas jakaś wielka misja. Jaka? No właśnie, schemat jest taki. On dotyczy dziejów całego świata i nie jest, broń Boże, naiwny. Pan Bóg, czynimy założenia, Pan Bóg jest. My to wiemy. Pan Bóg stworzył świat. My to wiemy. Pan Bóg stworzył świat dlatego, że
Pan Bóg kocha ten świat. Umieścił na tym świecie człowieka, bo kocha go najbardziej i przeznaczył mu szczęście. Czyli w planach Bożej opatrzności Pan Bóg nas opatruje swoimi darami, swoją miłością, czułą troską. Nasze życie powinno być właśnie takie. Powinniśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, spełnieni jako ludzie. To jest plan Boży, dotyczący każdej osoby i każdego pokolenia na każdym południku i równoleżniku świata. Ale tego nie ma, bo mamy ową warunkowość. Pan Bóg zrobił jeden błąd. Nie nam go oceniać, ale Pan Bóg nam dał dar, który zaburzył te jego plany. Był na tyle, chciałoby się powiedzieć, w cudzysłowie naiwny lub za bardzo ufny w człowieka i w odczytanie ogromną miłości, jaką Pan Bóg nam okazuje, że wolność, którą nam dał, my wykorzystamy do współpracy z Bogiem. Że Pan Bóg nam pokaże drogę, którą ja będę chciał iść. Bo Pan Bóg założył, że da nam szczęście, ale my musimy je wziąć. Tymczasem człowiek, o tym mówią wszystkie mity, o tym czytamy też w Biblii, człowiek ma taką naturę przewrotną, że uważa siebie za mądrzejszego od swego Stwórcy. I chyba to narasta z tą naroślą grzechu pierworodnego, którą każdy w nas ma. I czasami ludzie z założenia ją jeszcze pompują. Ten grzech staje się tak w nas ciężki, że nie jesteśmy w stanie zrobić kroku w kierunku jasnego Boga. Także mamy Bożą opatrzność, która chce naszego dobra i szczęścia i to się w ogóle nie sprawdza. I teraz mamy tak. Są rzeczy, które Pan Bóg i tak przeprowadzi, bo to są, Pan Bóg by nas nie stworzył, gdyby nie chciał, żebyśmy byli zbawieni, gdyby nie chciał, żebyśmy byli także tu na tej ziemi szczęśliwi. Ale perspektywa za progiem śmierci jest ważniejsza, bo jest dłuższa i o wiele głębsza niż doczesność. O tym też musimy w chrześcijaństwie pamiętać, że życie doczesne jest pewną funkcją wieczności, a nie odwrotnie. I że my jako ludzie wierzący, także myślący o funkcji Polski, o naszym własnym szczęściu, musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest przesunięcie perspektywy, punktu, do którego patrzymy, myśląc, co zrobię, co jest ważne, w nieskończoność, czyli poza próg dnia dzisiejszego, mojej doczesnej kariery, dojścia do emerytury, wychowania dzieci, wreszcie odpocznę. Wreszcie będę miał pieniądze. Nie te kategorie obowiązują w chrześcijaństwie. One są tylko funkcją, czy ja będę zbawiony. Bo kiedy Matka Boża w Fatimie jest cały czas smutna, to pytanie i płacze. To ona nie płacze z powodu naszych doczesnych problemów i cierpień, tylko jak sama mówi, bo wielu ludzi idzie na potępienie. Cierpienie, które jest tam, w porównaniu z naszymi tutaj porażkami, bólami, jest tak ogromne, że to jest nic. I stąd w tych planach Bożych, zaraz dojdziemy do właściwego zdania, w tych planach Bożych cierpienie doczesne, także narodowe, którego doświadczyliśmy w Polsce, może być funkcją, przepraszam za nazwę, zbawczą. Czyli może nam, w planach Bożych może nawet nam jako narodowi, nam jako osobom, moje cierpienie, służyć w tej perspektywie wieczności do dobra, do prawdziwego szczęścia. Za mało się o tym czasami mówi. To jest fundamentalna treść przekazu z Fatimy, bo gdybyśmy my to jako ludzie wierzący zrozumieli, to może z wieloma rzeczami byłoby nam łatwiej. Prawda? Więc Pan Bóg jest w stanie doprowadzić nas do tego, co chce, dwoma drogami. Stąd owa warunkowość. Pierwsza droga jest wymarzona przez Pana Boga. Czyli niech ludzie posłuchają moich rad. Nie posłuchają wskazówek, które im udzielam, bo ja wiem, co macie zrobić i jak macie żyć. Jeśli to zrobicie,
to wasze życie będzie spełnione. To, czego oczekujecie, o czym marzycie, o czym intuicje i głębi waszych serc to się pojawia, będzie waszym udziałem. I to nie jest naiwne. Ale jeśli tego nie zrobicie, bo będziecie mądrzejsi niż moje rady, to są takie elementy jego opatrzności, ja i tak to spełnię. Tylko droga, którą do tego spełnienia dojdziecie, będzie inna niż ja chciałem. To będzie droga zwykle. Jest to droga cierpienia. I w objawieniach, wizjach, proroctwach, o których rozmawiamy, pojawia się niestety, chciałoby się powiedzieć, bardzo wyraźnie i coraz wyraźniej ten wątek, że ponieważ ludzie odtrącają Boże wskazówki, to Pan Bóg nie ma wyjścia i poprowadzi nas drogą tragedii, katastrofy, apokalipsy, żeby na samym końcu tej ciemnej doliny znowu wyjść na światło. Ale to jest jedyna droga, którą możemy pójść. Schemat nie jest skończony. Bo ktoś powie, no świat nie słucha Pana Boga. Czyli zgodnie z wieloma wizjami czeka nas katastrofa. No widzimy, co się dzieje wokół. I gdy chodzi o naturę przyrody i naturę ludzką, nie żyjemy w czasach bezpiecznych i chyba coś jest rzeczywiście bardzo przed nami. Słyszę głosy autorytetów rzeczywiście, którzy coś wiedzą na ten temat, którzy mówią, że czas się już poniekąd wypełnił. I co najwyżej, tak jak mówił Jan Paweł II, nie możemy, i Benedykt XVI to powtórzył, nie możemy już liczyć na to, że uda się to cofnąć. Nie, możemy co najwyżej zmniejszyć katastrofę lub lekko przesunąć w czasie. Czyli schemat podwójny, o którym mówię, Boża opatrzność i ta druga ścieżka, którą nas Pan Bóg i tak do swojego celu chce doprowadzić, staje się jednotorowy. Boża opatrzność nie działa. Pan Bóg nas przeprowadzi drogą katastrofy. Po ludzku patrzymy katastrofę. Pytanie, czy mamy tu znowu jakieś możliwości? I jest drugi schemat w ramach tego schematu. Albo nawet jeszcze więcej. Są trzy drogi. Pierwsza jest taka, że na świat spadnie, jak na Sodomę i Gomorę, z wizji tajemnicy fatimskiej, ogień, który nas wszystkich spali i zniszczy. Czyli czeka nas absolutna apokalipsa. Drugi schemat jest taki, że Pan Bóg posłuży się męczeństwem ludzi dobrych, o czym bardzo ostro i sposób dla nas trochę niezrozumiały mówi wciąż Fatima i siostra Łucja. I ta krew męczenników, nie całego świata, tylko jakiegoś procentu, ta krew męczenników mu, nie rozumiem tego, ale mu wystarczy, żeby móc zmienić świat. Co też nie jest do końca dla nas informacją frapującą, ponieważ w owych proroctwach jest mowa, że cierpieć będą dobrzy. Cierpieć będą ludzie wierzący. Cierpieć będą chrześcijanie, czego znowu jesteśmy współcześnie bardzo świadkami. Pan Bóg potrzebuje cierpienia i to okropnego cierpienia. Pan Bóg potrzebuje męczeństwa, ludzi dobrych, niewinnych, nawet dzieci. Nie wiem, wołam, nie chcę tego, ponieważ jest to jedyny panaceum na uleczenie świata. Może gdyby nie ta wybrana grupa, to wszyscy by w ten sposób cierpieli. Nie wiem, nie chcę wchodzić w te zamiary Boże. Ale jest jeszcze trzecia droga, którą bardzo podkreśla siostra Łucja, fatimska wizjonerka, i w objawieniach od połowy wieku XIX ten wątek się pojawia. Tak zwane cierpienie zastępcze. Bóg szuka ludzi, którzy powiedzą, Boże, jeśli trzeba uleczyć świat, uratować go, poprowadzić go do tej Bożej mety, uratować go przed katastrofą, jestem gotowy przyjąć cierpienie, by nie cierpiał świat.
Polska jest swoistym fenomenem na rynku objawień i proroctw. Mówimy o takich, w których też Polska jest przedmiotem objawień, bo możemy mówić o takim fenomenie. Wiele proroctw dotyczących Polski jest nie z Polski. Pierwszym głosem, który mówi o szczególnej misji Polski, jest... mamy Neapol, mamy bardzo bogobojnego jezuitę włoskiego, który w roku 1608, Giulio Manicelli, w 1608 ma wizję, w której pojawia się hasło Polska. Matka Boża mówi mu, to temat też jest nowo ogromny, możemy wyciągać mnóstwo bardzo ciekawych wątków, bo na tym polegają Boże wizje. Zwykle Pan Bóg mówi krótko. Natomiast mówi tak, że jak się nad tym pochylimy, to jest jak górskie jezioro. Głębia jest niezwykła. On mówi, on słyszy, że Matka Boża zapowiada, że jej ukochanym już wtedy, w 1608 roku, ukochanym tytułem, którym chce być wzywana nie tylko w Polsce, jest tytuł Królowej Polski. Tymczasem dopiero pół wieku później Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski. Czyli co, w niebie ona już z nadania Bożego była królową naszego narodu, a myśmy jakby dopiero to uznali pół wieku później. Zresztą z wyraźnych sygnałów, jakie Polska otrzymała, dodajmy, przez papieża Klemensa, bodajże 12, powołującego się na wizję owego jezuity i sugerującego, że powinniśmy uciekać się w naszych katastrofach narodowych do Maryi Królowej Polski, ogłaszając ją jako królową. Więc to jest taki pierwszy wątek, bardzo dziwny, ale zweryfikowany jako prawdziwy z początków XVII wieku. Potem mamy z takich ważnych wydarzeń, bo nie mówię o różnych mistykach, którzy się pojawiali w tamtych czasach i o małych objawieniach, których było mnóstwo wokół ogłoszenia Maryi Królową Polski. To na razie zostawmy. Mamy takie objawienia jak w Licheniu pasterz Katka, do którego Matka Boża znowu mówi o misji Polski w sposób jasny i pełen nadziei, a my żyjemy w tym czasie w głębi zaborów. Potem mamy głos jeszcze przed II wojną światową, tak zwanej Podlasianki. Mamy głos księdza Markiewicza. Ja osobiście traktuję te głosy jako ważne, ale mimo wszystko marginalne. One są na tyle potrzebne nam, że weryfikują wspólny mianownik proroctw. Jeśli także oni mówią to samo, co mówią te podstawowe proroctwa, a proroctwa są dla nas co najmniej zdumiewające, to mamy kolejny mocny argument, że te proroctwa są prawdziwe. Najważniejszym, to jest rok chyba 1938, fragment dzienniczka, kiedy Jezus mówi o wybraniu Polski szczególnym umiłowaniu i że Polska ma być iskrą. Ale być może wcześniej należałoby jeszcze przywołać objawienia fatimskie, bo to jest taki fenomen, który nie zamyka się z datą 1917 i ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy znają z pierwszej ręki na przykład listy siostry Łucji i korespondencję Łucja Jan Paweł II, to słyszę za każdym razem, że Łucja mówiła z papieżem o roli Polski. Ilekroć się znajdę w środowiskach międzynarodowych fatimskich, to pierwszą rzeczą, którą słyszę, to słyszę: jesteś Polakiem w kontekście fatimskim. Macie do odegrania wielką rolę. Na was czeka misja. Dlaczego nic nie robicie?
Nie bardzo wiem, co mamy robić, ale oni wiedzą. Oni coś wiedzą. Więc Fatima dla mnie wśród tych wszystkich objawień i proroc jest najważniejsza. Mamy kilka proroc powojennych, też ciekawych, bo wielkiej mistyczki Teresy Neumann, co najmniej dwa razy mówiącej raz do biskupa Gawliny, a raz do żołnierzy polskich, którzy zostali po wojnie na Zachodzie, nie mogąc wrócić, mówiąc o tym, że Polska, jeśli byłaby trzecia wojna światowa, prędzej czy później, to Polska wyjdzie z niej ręką obronną w odróżnieniu od Niemców. I tu pojawia się jakby u niej wątek owego cierpienia wynagradzającego, bo wy Polacy już wypiliście swój kielich krwi, więc możecie, można rzec, spać spokojnie. Pan Bóg was ocali. Jak i jeszcze we Włoszech brat zakonny Rocca się nazywał, Ludwik Rocca, też na łożu śmierci poprzednie stulecia. Nagle zaczyna mówić prorocze słowa na temat Polski, której chyba nie bardzo wiedział, gdzie jest. Więc była to jakaś wizja szczególna, którą słyszał z tamtej strony świata. Wiele razy słyszałem proroctwa, ale to chyba nie jako takie. Proroctwa pochodzące od siostry Łucji, od księdza, od dwóch kustoszów sanktuarium fatimskiego w Portugalii, mówiących o tym, że narody słowiańskie, a szczególnie Polska, mają do odegrania w orędziu fatimskim rolę niezwykłą i że my musimy... Ten wątek się właśnie pojawia za każdym razem. Proroctwa, to znaczy musimy podjąć zadanie. Nie jesteśmy widzami, którzy słyszą, no tak, my za chwilę wygramy w Bożego Totolotka wielką furę, nie wiem, łask, pieniędzy, sukcesu. Nie. Zawsze pojawia się ten sam wątek. Polska, to macie do spełnienia jakieś szczególne zadanie. I pewnie jesteśmy w tej chwili na takim etapie, kiedy należałoby postawić zupełnie inne pytanie. Jakie zadanie mamy do spełnienia? I myślę, że pewne sugestie zawarte są w proroctwach i pozwalają nam na to pytanie odpowiedzieć. I na pewno nie są to odpowiedzi spektakularnie interesujące, tak bym powiedział. To prawda, że objawienia, o których rozmawiamy, które są bez wątpienia prawdziwe, weryfikuje je historia i część objawień, o których moglibyśmy rozmawiać, już się zweryfikowały przez fakty. A niektóre, bo zwykle objawienia proroctwa mają kilka warstw, a niektóre warstwy na naszych oczach się pojawiają i możemy je doskonale interpretować przez proroctwa jakby zaprzeszłe, co znowu pokazuje, że one były prawdziwe, bo one pojawiają się znowu jako klucz interpretacyjny kolejnych wydarzeń. Doskonałym tego przykładem jest objawienie, jakie miała święta Małgorzata Maria Alacoque, dotyczące tego, co miało się wydarzyć w drugiej połowie XVII wieku, a tymczasem zgodnie z metodologią każdego prawdziwego proroctwa pojawia się współcześnie kolejna warstwa tamtych zapowiedzi dotycząca tego samego tematu w innych czasach, czyli wątku islamskiego. Islam ma opanować Europę i o tym się już mówi wprost, tak jak wtedy miał opanować Europę i znowu mamy ten sam czynnik. Nieważne, czy jestem katolikiem, protestantem, niewierzącym, kimkolwiek, kiedy aniołowie śpiewali nad grotą betlejemską w noc narodzenia Chrystusa, nie śpiewali chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój katolikom, prawda? Chodzącym do kościoła, odmawiającym różaniec. Nie ma tego wątku, tylko ludziom dobrej woli. Kiedy Pan Bóg będzie nas oddzielał
owce od kozłów, dobrych od złych. Kryterium nie będzie, czy odmawiałem różaniec, chodziłem do kościoła, spowiadałem się regularnie. Tak, bo to mi pomaga być owym dobrym. Natomiast kryterium jest zupełnie inne. To jest bardzo, bardzo ważny tekst, niech to nie katolicy i niewierzący zauważą. Orędzie, które przynosi Bóg do świata, jest orędziem nie tylko dla katolików, bo Bóg mówi, pójdźcie w moją dobrą wieczność, bo i wymienia rzeczy niezwiązane z religią. Zupełnie. Nie, bo chodziłeś do kościoła, bo dawałeś na tacę, nie? Bo zbudowałeś kościół w starych czasach. Możemy tu wymieniać sobie takie dewocyjne przykłady. A miałeś diabła za skórą, prawda? Kim ty jesteś? Nie znam cię, mówi Jezus w Ewangelii. A tu mamy ten wątek, bo kiedy byłem głodny, żeście mnie nakarmili. Byłem spragniony, daliście pić. Mamy tą litanię. I proszę zauważyć, ci ludzie mówią, to nie byli katolicy, to nie byli chrześcijanie. Oni mówią, przepraszam Panie Boże, kiedy myśmy cię spotkali? Bo ja nie pamiętam, żebym dał ci kiedykolwiek jeść. Bo cokolwiek uczyniliście dla tych ludzi przegranych, ostatnich, biednych, uczyniliście dla mnie, to byłem ja. Także ta perspektywa jest dużo szersza. Proroctwa mówiące o Polsce, o świecie, nie dotyczą tylko katolików i z pewnością nie będzie tak, że na końcu czasów, tych jeszcze doczesnych, kiedy spełnią się owe jasne proroctwa, bo mówimy w tej chwili o jasnych proroctwach, to Pan Bóg snop światła zrzuci na katolików. I my dostaniemy nagrodę, a tamci B. Nic. Nie. To nie ma w ogóle takiego kryterium. Jeśli ktoś w ten sposób myśli o Kościele, o katolicyzmie, o Bogu, no to trudno, żeby był wierzącym. Po prostu. Wszystkich nas czeka taka sama historia, w którą wchodzimy. Chociaż, jak pokazuje historia, w której już jesteśmy, kryterium bycia człowiekiem dobrym może nas naznaczyć na wiele cierpienia. Pan Bóg może nas wykorzystać do swoich celów jako takich bożych komandosów gotowych umrzeć. Ja jestem optymistą i wciąż wierzę, że to się nie spełni. Byłem w październiku 2015 roku. W Fatimie na dużym spotkaniu międzynarodowym i usłyszałem z ust największego, według mnie dzisiaj, autorytetu fatimskiego wstępne wystąpienie, w którym były dwa wątki, które mnie przeraziły. Pierwsze, wprost mówienie o apokalipsie, która nadchodzi. A drugi, wprost o tym, że to wszystko, ostatnia chwila, jest jeszcze warunkowe. I w schemacie, który widzimy przed sobą, bardzo prawdopodobne, bo są takie objawienia w Quito w wieku XVI, mówiące o tym, i to potwierdza niestety trzeci sekret fatimski, mówiące o tym, że ów triumf, o którym mówimy, lepsze czasy, wiosna chrześcijaństwa, nowy lepszy świat, o którym mówił Jan Paweł II, to wszystko nas czeka, ale po totalnej zapaści świata. Świat jest tak chory, że nie da się go już wyleczyć, trzeba go rozbić w mak i posklejać na nowo. I to rozbicie w mak zawsze oznacza morze cierpienia dla ludzi, dla ludzkości. I w wizji z Quito oraz z Fatimy mamy ten wątek, że nadejdzie taki moment, kiedy na świecie zabraknie Boga, dobra, łaski, że szatan zwycięży. Wreszcie po raz pierwszy w historii całej ludzkości szatan powie, teraz ja jestem już nie księciem ciemności, tylko królem całego świata. To brzmi strasznie, że do takiego momentu w najczarniejszym scenariuszu my musimy dojść. Ale jest to zarówno w Fatimie, jak owym objawieniu w ekwadorskim, w Quito, i tu pojawia się taki wątek. I wtedy ja zmiażdżę głowę węża. Dopiero w tym momencie
bo człowiek nie pomaga. Więc skoro człowiek nie współpracuje, jeśli nie ma ludzi jak 10 sprawiedliwych z Sodomy, jeśli nie ma ludzi, którzy są gotowi mi pomóc, to trudno, to wszystko musicie zniszczyć, rozsypiecie to. Szatan opanuje cały świat, bo z nim akurat współpracujecie. Ale wtedy, kiedy już nikt nie będzie mógł nic zrobić, ja pozostanę wierny swojej wizji świata, który stworzyłem, i jakby stworzę nowy, piękniejszy świat. Obyśmy nie byli tego świadkami. W owych zarzutach, że nasze proroctwa, no właśnie nasze proroctwa katolickie są takie wąskie i wykluczające innych, pojawia się jako podstawowy argument element maryjny. Ale on jednocześnie pokazuje jakby prawdziwość tych objawień, ponieważ jeśli tak wiele proroctw jest ukierunkowane w kierunku Polski, to się okazuje, że jest tak właśnie dlatego, ponieważ Polska jako dzisiaj być może już naprawdę ostatni, jedyny kraj na świecie zachował, chciałbym to odróżnić i powiedzieć, prawdziwą maryjność, bo są dwie rodzaje maryjności. Jedna jest zapatrzeniem się w Matkę Bożą, czyli maryjność do. Patrzę na nią, podziwiam, modlę się o pomoc, łaski, stawiennictwo i tak dalej. A druga maryjność, która jest podstawowa, to jest maryjność jak. Czyli patrzę na Matkę Bożą i mówię, aha, Bóg mi dał w tobie wzór, jak ja mam żyć. I w Polsce, w całej historii Polski, możemy znaleźć tysiące świadków na to, że nasza maryjność tym się różni od maryjności w innych krajach, że ludzie próbują naśladować w swoim codziennym, szarym życiu Matkę Bożą. Czego nie widać, ponieważ Matka Boża prowadziła życie szare i niewidoczne, prawda? Jakby się tutaj pętla zamyka. I ci właśnie ludzie szarzy i niewidoczni w planach Bożych mają zmienić świat. Nie owi wielcy politycy ciągnący za sznurki naszych dziejów, tylko ci ludzie, którzy są jak Maryja. Ta maryjność w Polsce była zawsze obecna i może to jest klucz, dla którego Bóg, szukając miejsca, gdzie najłatwiej będzie mu zatrzymać mechanizm apokaliptyczny, poprowadzić świat tą dobrą drogą, spojrzał i powiedział, o tu, bo tu nie tylko kochają moją matkę, ale jej słuchają. Pierwszym znakiem tego, że mamy taką cechę, takim społecznym znakiem, bo nie mówię o ludziach świętych, myślę, że w miliony możemy mówić o Polakach, którzy to świetnie rozumieją, bo nasze drogi świętości w Polsce są zwykle takie właśnie niespektakularne. Jak spojrzymy na naszych świętych, myślę, że już tak nawet od 300 lat, to trudno tam znaleźć stygmatyków, cudotwórców. Zwykle to są ludzie zupełnie zwyczajni. Ludzie, których maryjność postawiła na szarych drogach. I oni są największymi świętymi u Pana Boga, tak jak najświętszą Maria Panna jest najświętszą, jest ta zupełnie najbardziej szara, która mówiła sobie, że jest nikim, że mnie nie ma. Dlatego mógł Bóg w niej działać, bo było dla niego dużo miejsca, skoro ona nie zajmowała sobą miejsca na świecie. Pierwszym takim przykładem, do którego możemy się odwołać, jest, byliśmy czwartym narodem, który to zrobił, nie pierwszym. Jest ogłoszenie Matki Bożej jako patronki naszych ziem. Czyli śluby Jana Kazimierza, rok 1656. W odróżnieniu od innych krajów, myśmy nie zrobili z tego aktu, który można było potem wpisać do protokołów
rządowych i kościelnych, że teraz Polska została oddana Matce Bożej pod opiekę, ona jest naszą władczynią i na tym się kończy, tak jak było na przykład we Francji. Dalej król był panem życia i śmierci i żył nie jak Maryja na pewno. W odróżnieniu od innych krajów, także tych, które nas poprzedziły, w oddawaniu siebie to była taka moda całych narodów przez królów we władanie Matki Najświętszej, Polska wprowadziła w swój akt ślubowania wątek społeczny. Jakby rozumując, że skoro jest to ziemia Maryi, jest to Królestwo Maryi, to tam powinny być jej wartości. I Jan Kazimierz obiecał zaprowadzić sprawiedliwość społeczną w kraju, tym feudalnym, z bogatą szlachtą kraju, wyrównać krzywdy społeczne niższych warstw naszego narodu. I teraz proszę zauważyć, co się działo. Przed tym aktem było na początku, w tej pierwszej połowie wieku XVI, mnóstwo, ja to nazywam, małych objawień. Matka Boża objawiała się na polskich ziemiach w postaci światła przy sanktuariach, małych kościółkach, małych wizji nad jakimiś studniami. Pojawiała się zawsze w postaci światła. To bym chciał podkreślić. A jeśli w objawieniach mamy ten element, a słyszymy od Lucji, a światło jest Bogiem, to znaczy, że waga tego nawet małego objawienia jest ważna, bo jakby sięga do samego rdzenia nieba. Coś jest ważnego przekazywane. I nim Jan Kazimierz dokonał tego aktu, było, jeśli pamiętam, około 70, czyli więcej niż w całym świecie w tamtym czasie. Na ziemiach polskich 70 objawień pełnych światła, które miałyby jakby sugerować, że za chwilę Pan Bóg zna przyszłość. I zawsze próbuje ją tworzyć pozytywnie. Za chwilę w naszych dziejach po raz pierwszy pojawi się jakaś ważna taka duchowa cezura, czyli oddamy Matce Bożej nasz kraj, ale nie w akcie tylko pobożnościowym, co też jest ważne, ale także w akcie o wymiarze społecznym i przenicujemy naszą narodowość na podobieństwo tego, co mamy w Ojcze Nasz, kiedy modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź Królestwo Twoje. Spróbujemy, eksperyment niezwykły, w Polsce zaprowadzić Boże prawo w tak zwanym realu. I stąd może te objawienia pełne światła, które prowadzą nas ku przyszłości pewnie niezwykłej, która, jak też już wiemy, się nie spełniła. I oto mamy akt Jana Kazimierza we Lwowie. Matka Boża swoje spełniła w tym akcie. Wysuszyliśmy potop szwedzki w sposób cudowny. Natomiast myśmy swojej partii nie wypełnili zupełnie. Przez co, gdy znowu patrzymy na małe, bo było ich mnóstwo i małe objawienia, pojawiają się, ja mówię o pewnym schemacie, upraszczając, pojawiają się nagle też w dużej ilości objawienia, w których Matka Boża nie jest już ze światła, ale wizerunki płaczą krwią, pocą się krwawym potem, pojawia się w tych objawieniach zapowiedź bólu, cierpienia, że pójdziemy nie drogą światła, tylko drogą inną, bo to, co nam jakaś Boża narodowa intuicja kazała wprowadzić w śluby Jana Kazimierza, zostało tylko na papierze. Więc Pan Bóg nie będzie nas mógł poprowadzić drogą światła, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu dzisiaj w historii, tylko musi nas poprowadzić drogą, co mieliśmy półtora wieku, bezpodmiotowości narodowej, ogromnych cierpień narodowych. Stawiam tylko pytanie, czy dlatego, że nie wykorzystaliśmy szansy,
którą sami Bogu daliśmy w tamtym momencie. Ale proszę zauważyć, był to akt typowo maryjny w ramach naszej katolickiej maryjności, może szczególnie polskiej maryjności, w której nie zdaliśmy egzaminu i nie udało nam się tego powtórzyć ani w ślubach akademickich już w wieku XX, ani w odnowieniu ślubów lwowskich, ani w milenium. Nie udało nam się przełożyć z papieru na życie tego, cośmy znowu ślubowali. To był ogromny krzyż prymasa Wyszyńskiego, który świetnie to, o czym ja mówię w tej chwili, rozumiał, że to jest droga, którą Bóg chce poprowadzić świat, a w szczególności Polskę. I że jeśli my podejmiemy próbę przełożenia wiary na życie społeczne, to ten świat potoczy się we właściwą stronę, we właściwy sposób. I Wyszyński widział nawet, że te nasze dzieje zostały przestawione przez moment we właściwym kierunku. I wprost o tym mówił. Mamy takie wypowiedzi, że zwycięstwo już przyszło, że już coś się dzieje. Ale my jako naród powiedzieliśmy, wolimy toczyć swoje wózki tak i gdzie my chcemy. I tego wątku społecznego, czyli maryjności jak, znowu naród nie podjął. I stąd dzisiaj znajdujemy się w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. I pewnie kiedy pytamy, dobrze, co mamy zrobić, żeby proroctwa zaczęły się wypełniać w sposób jasny, no to odpowiedź już znamy, prawda? Trzeba podjąć walkę o odrodzenie w Polsce maryjności, która nie będzie czystą, pustą, świętą dewocją, tylko będzie zmieniała nasze życie. Maryjność jak, prawda? U Pana Boga wszystko jest straszliwie warunkowe. Stąd nam trudno odczytywać do końca Jego zamiary. Bo kiedy pytamy o to, czy proroctwa o Polsce są bezwarunkowe, w sensie takim, że nie wiemy, jaką drogą to się spełni, tu jest ten warunek, ale wiemy, że się spełni, to odpowiedzi na takie pytanie nie mamy jasnej, ponieważ historia nas uczy, że Pan Bóg potrafi odebrać misję jednemu narodowi i dać innemu. Odebrać jednemu człowiekowi, którego obdarzył, przygotował do tego i potem odebrać. Przykład narodu wybranego żydowskiego niech nam wystarczy. Natomiast ja mam wrażenie, że nie będzie, to jest moje odczucie, intuicja może mnie mylić, że nie będzie tak, że Bóg nam misję zabierze, bo niektórzy mówią, jest drugi naród obdarzony misją na świecie, to jest naród filipiński. I ten naród, jeśli my nie spełnimy swojej globalnej misji, to ten naród ją przejmie, jakby dostanie podwójną misję. Poniekąd może tak być pod jednym warunkiem. Wprowadzamy nowy wątek do rozmowy, wątek demoniczny, który niestety też istnieje. Pomyślmy logicznie. Szatan nie jest głupi. Szatan jest aniołem, który swoją inteligencję, swój geniusz Boży wykorzystuje przeciw Bogu. Ale narzędzie dostał od Boga wspaniałe. I pytanie teraz nasze jest takie. Czy szatan wie, jaką misję w dzieje świata w Polskę wpisał Bóg? Oczywiście, że wie. Doskonale wie. Czy mu się to podoba? Bardzo mu się to nie podoba. Czy może coś zrobić, żeby przeszkodzić? Oczywiście, że może.
Oczywiście, że może. Czego jesteśmy świadkami nieraz, także w historii, może w ślubach Jana Kazimierza włącznie. Diabeł nie musi się pojawiać, wystarczy, że pojawią się jego główne pionki, jakimi posługuje się w grze o człowieka, nasze narodowe wady, grzechy główne, pycha, zrozumiałość, buta, żądza pieniędzy, zmysłowość. Tym się posługuje świetnie i rozbraja te Boże pionki, z którymi z kolei Bóg próbuje grać na planszy historii. Co najlepiej szatan mógłby zrobić, żeby te proroctwa okazały się fiaskiem? Jest bardzo prosty sposób. I mam obawy, że mam rację. Jeśli Polska jest podmiotem Bożego działania, jeśli Polska jest naczyniem, które ma przynieść w przyszłość jakąś jasność, szczęście, nowe czasy, to należałoby sprawić, żeby Polska przestała istnieć. Nie będzie Polski, nie będzie można mówić o proroctwach spełnionych przez Polskę. Nigdy o tym nie myślałem do teraz, bo nie zagłębiałem się w historię. Ale może właśnie w tym kontekście, bo rozmawialiśmy o ślubach Jana Kazimierza i objawienia pełnych światła, które poprzedziły te ślubowania we Lwowie, szatan, czy to on właśnie sprawił, że Polska zniknęła? I proroctwa, które już wtedy funkcjonowały, nazywaj mnie królową Polski, bo to jest moje ukochane, najważniejsze imię, które wyznacza losy świata, prawda? Moje działanie w świecie, mówi Matka Boża do Mancinellego na początku wieku XVII, nagle te proroctwa się nie mogły spełnić, bo nie ma Polski. Polska wraca na mapy dzięki męczeństwu narodu, tej misji krzyża, cierpienia, upodobniania nas, to mówiliśmy, Mesjasz, Polska Mesjaszem Narodu, romantyzm. Powiedzmy, że jest w tym jakaś prawda, bo w wizjach, o których myślę w tej chwili, ten wątek krzyża, cierpienia, zjednoczonego z cierpieniem Chrystusa jest podstawowy. A naród nasz, na szczęście, i to jest też chyba nasz wyjątkowy dar, w tej naszej ciemnej, mrocznej, bolesnej historii cierpiał z Bogiem. Czyli było to cierpienie, które miało sens. Mogło być zaczynem czegoś nowego. Dobrze, pojawiamy się znowu na mapach świata i za chwilę mamy kilka proroctw jeszcze w okresie międzywojennym, silniejszych niż tamte poprzednie. Co by tu zrobić z tą Polską, chciałem powiedzieć przeklętą, ale diabeł powie błogosławioną Polską. Co by z nią zrobić? Powtórzmy ten sam schemat, który okazał się na ponad 200-300 lat skuteczny. Niech Polska zniknie z map świata. I rzeczywiście po chwili jesteśmy częścią bloku wschodniego, nominalnie będąc, był naród polski, ale podmiotowości narodowej, no to zostawmy historykom i fachowcom od tej rzeczy, miała dar w osobach. Pan Bóg prowadzi także nie przez naród, ale dając osoby. Mieliśmy dzielić los wszystkich krajów katolickich, jak Czechy czy Słowacja, gdzie Kościół, może szerzej, chrześcijański, gdzie Kościół pod butem Sowietów miał piszczeć tak, jak oni chcieli. Tak było wszędzie, z wyjątkiem Polski. Dlaczego? I tu mamy znowu wątek nadprzyrodzony, który sprawił, że szatanowi ten plan się do końca jednak nie udał. Bo wprawdzie Polska zniknęła, to była według niektórych map Socjalistyczna Republika Polska, Socjalistyczna Republika Radziecka. Wiadomo, kto tutaj rządził. Moskwa była stolicą, nie Warszawa. Ale naród pozostał polski. Dzięki czemu? Mam powiedzieć dzięki Fatimie? Pozwolę sobie tak powiedzieć, bo siostra Lucja
kierując się Bożą intuicją, a nie objawieniami. To też jest ciekawe, bo niektóre proroctwa nie muszą być od Pana Boga, tylko z naszej intuicji i potem historia to zweryfikuje, że to było natchnienie od Pana Boga. Siostra Lucja powiedziała, że poza tym, że papież ma kolegialnie poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi, to poprosiła, żeby Portugalia poświęciła się niepokalanemu sercu Maryi jako naród, rząd i biskupi. I kiedy to uczynili, okazało się, że Portugalia została zachowana od wojny domowej w Hiszpanii, która musiała zaleć Portugalię, a nie zalała. Od wielkiego, przy okazji, prześladowania kościoła, dodajmy, na Półwyspie Iberyjskim. A potem, powtórzywszy ten sam akt w 1938 roku, zachowała neutralność podczas straszliwej II wojny światowej. Oni nie znali wojny, ani wojny hiszpańskiej. I Lucja otrzymała wtedy objawienie, że to, co się wydarzyło w Portugalii, było znakiem łask, jakie każdy naród otrzyma, jeśli pójdzie ślady Portugalii. I jedynym, właściwie jedynym krajem, który to zrobił, z polecenia, dodajmy, papieża Piusa XII, była Polska, która jeszcze nie opadł kurz wojenny w 1946 roku, w sposób nielegalny, to był pierwszy moment, jak Kościół w Polsce potrafił zrobić rzeczy takie, że nagle się coś wydarzyło, a nikt ze szpiegów o tym nie wiedział. Polska, zanurzona w mentalność komunistyczną z Moskwy, ubezwłasnowolniona, która przestaje być Polską, Polska oddaje siebie w tym duchu fatimskim niepokalanemu sercu Maryi. Jako jedyny kraj, rzeczywiście w tym całym zespole sowieckim, Kościół zachowa wolność. Ale dodajmy, to też bardzo często trzeba ludziom przypominać. U Pana Boga nie ma takiego automatu, że ja włożę zdrowaśkę, nacisnę guzik i mi wypadnie oczekiwana puszka z łaską, prawda? Cały naród, wtedy ponad milion ludzi przyszedł najróżniejszymi środkami transportu, głównie na piechotę, przyszedł na wały jasnogórskie, by oddać się niepokalanemu sercu Maryi, ale nazajutrz nie dokonał się cud. Co roku było coraz gorzej, przez następnych 10 lat. Także trzeba uwzględnić, że u Pana Boga ten zegar chodzi inaczej. Coś się wydarzyło w ludzkiej historii, do Pana Boga akt poszedł, ktoś oddał, nie wiem, życie jako męczennik, ale to nie działa od razu. Owoce dojrzewają i nagle się okazuje coś niezwykłego. I w przypadku Polski, właśnie szatanowi, wracając do wątku, nie udało się sprawić, żeby Polski jednak nie było. Polska była. Natomiast znamy cytaty z naszego rządu, który 8 lat próbował rządzić naszym narodem, gdzie Polska istnieje tylko teoretycznie. Wszystkie znaki, każdy, kto patrzy na naszą historię współczesną, to widział. Wszystkie znaki wskazują na to, że ktoś z ciemnej strony, posługując się ludźmi, chce sprawić, by, konkludując, proroctwa, jasne proroctwa o Polsce nie mogły się spełnić, ponieważ nie ma Polski. I również, ponieważ nie ma narodu, pozróbmy wszystko, bo to jakby szatan widzi, że są dwie podmiotowości, państwowa i narodowa. Nie ma państwa, a naród dalej jest, i tym bardziej wierny Bogu. Jesteśmy świadkami dzisiaj działania dwubiegunowego. Politycy robią wiele, żeby państwo istniało już tylko teoretycznie, dodajmy, niedługo w ogóle. Natomiast siły duchowe robią wszystko, żeby naród przestał być katolicki i maryjny. I dodajmy, ku naszemu przerażeniu, na razie robi to skutecznie.
Tak. Można by pytać o to, czy są w historii fakty, które by nam pokazały, że mechanizm spełniania się proroctw, bo taki mechanizm istnieje, że dzięki temu historia potoczy się tak, jak Bóg wymarzył sobie, rzeczywiście ten mechanizm działa. Czy jest tylko naszym życzeniowym myśleniem. I przykładów mamy sporo, ale odwołajmy się tylko do dwóch takich, powiedziałbym, masowych, narodowych. Pierwsze to Odsiecz Wiedeńska z królem Sobieskim, a drugi przykład to jest tak zwany Cud nad Wisłą. Sama nazwa Cud nad Wisłą wskazuje, że była tam bez wątpienia jakaś nadprzyrodzona interwencja. We Wiedniu tego nie mamy, ale znamy z kolei objawienia udzielone francuskiej mistyczce Małgorzacie Marii Alacoque, która jest od tak zwanych pierwszych piątków i zwykle kojarzymy ją sobie z kultem. To też jest bardzo ciekawy wątek, bo to jest wątek polski, z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego by nie było w kościele, gdyby nie Polska. To jest bardzo ciekawe. I którego kolejne ślady objawieniowe w historii pojawiły się właśnie w Polsce. Także poza elementem maryjnym, który występuje w naszym narodzie, Pan Bóg wpisuje w nią też, w tą naszą historię, jakiś temat serca Pana Jezusa. To jest też bardzo ciekawe, bo to dotyczy czegoś, co jest daleko przed nami. Natomiast nie znamy jednego z małych objawień, jakie miała święta Małgorzata. Pan Jezus jej się objawił i powiedział tak. Nam się wydaje, że czasy, w których my żyjemy, są najgorsze. Każdy czas jest, chyba są najgorsze, gdy chodzi o moralność. I powiedział tak. Ponieważ świat jest zanurzony w taki bezmiar grzechu, nie mam żadnego innego lekarstwa, jak dokonać operacji. Już normalne tabletki nie zadziałają, trzeba dokonać twardej chirurgii. I będzie ona polegała na tym, że na 500 lat Europa wpadnie pod but, ciężki but islamu. To była połowa wieku XVII. Małgorzata Maria Alacoque była tak przerażona wizją, którą zobaczyła. Dzisiaj mielibyśmy tutaj meczety. Bylibyśmy albo prześladowaną mniejszością chrześcijańską, albo bylibyśmy muzułmanami. Nie byłoby kultury chrześcijańskiej w Europie po tylu latach. Jeszcze przed nami trochę czasu. Święta Małgorzata Maria Alacoque zaczęła straszliwie pokutować i się bardzo gorąco modlić, by Pan Bóg zrobił coś, by to się nie stało. Bo u Niego wszystko jest warunkowe i można to zmienić. I to nie jest na zasadzie automatu, że po tygodniu postów i modlitw Pan Jezus przychodzi i mówi, skoro pościsz i pokutujesz, to ja to zmienię. Ona długie miesiące bardzo pokutowała, czyli mamy sygnał, jak mamy my sami, nie oczekując szybkiej reakcji nieba, podjąć stały wysiłek. I jak bardzo ważna jest indywidualne zaangażowanie, bo tam wystarczyła jedna święta. Pan Jezus przychodzi do niej po kilku miesiącach i mówi, te moje wyroki są zmienione ze względu na twoje cierpienie i pokutę i modlitwę oraz dlatego, że znajdzie się król, cytuję, który zwycięstwo odniesione nad islamem przypisze nie sobie, jak to zwykli robić królowie, ale mnie i mojej matce. I święta Małgorzata Maria Alacoque dożyła czasów, kiedy wiedziała, kim był ten król. I to był znowu król polski. Sobieski był tym królem zapowiedzianym przez Jezusa, który zwycięstwo, spektakularne zwycięstwo, odniósł nie do siebie, tylko do Chrystusa i Matki Najświętszej. Co jakby jest wskazówką, po pierwsze, pokazującą znowu wątek polski. W wymiarze europejskim, ogólnoświatowym się pojawia. A z drugiej strony pokazuje na pewien klucz, jakim Bóg posługuje się
w prowadzeniu świata swoimi drogami, że nie posługuje się ludzką dyplomacją, jakimś wojskowym geniuszem czy możliwościami bankierów, żeby zmieniać świat, ale duchowością, prawda? Tą warstwą, która była obecna w królu Sobieskim, który potrafił, wciąż marząc o zwycięstwie też dyplomatycznym, potrafił odczytać właściwie jakby ten Boży szept w sobie i spełnił zapowiedź Jezusa, mówiąc, że to dzięki Bogu i Maryi, chyba odwołując się do swojego polskiego, narodowego, historycznego doświadczenia, bo mówimy o Wiedniu, a ten element obecności Matki Bożej na sztandarach, w hasłach, w pieśniach, kiedy kuliśmy naszą przeszłość, była tak obecna, tak wyraźna, że jeśli wygrywamy, zwyciężamy, krzycząc Jezus, Maryja w zawołaniu, powierzając się opiece Matce Bożej, to wiemy, że to ona. To jest nasza taka narodowa wiedza, nawet nie intuicja, i do niej się odwołuje Jan III Sobieski, zmieniając radykalnie, na co najmniej, oby to było prawdziwe proroctwo w tym momencie, 500 lat, czyli nam na razie nie grozi islamizacja Europy, chyba że ten czas się tutaj gdzieś zawęża, zmienia, tak wielką rolę odegrał. A drugim przykładem, już bliższym i bardziej udokumentowanym, jest to, co się wydarzyło podczas Bitwy Warszawskiej, kiedy Sowieci musieli wygrać bitwę, musieli spełnić swoje plany opanowania w ciągu najbliższych, następnych miesięcy całej Europy, bo było już wszystko przygotowane. Wszystko było przygotowane, a w większości, dodajmy tego, polski naród był tak otumaniony, że nic nie widział. Są dokumenty, które mówią, że w poprzedzające dni Bitwy Warszawskiej przed 15 sierpnia większość warszawiaków tańczyła, piła i robiła interesy, mimo że armia radziecka zbliżała się, pozostawiając za sobą zgliszcza na ziemiach polskich. Czy to znowu zapytam, jakieś diabelskie działanie, które ma sprawić, że Polacy nie wykorzystają tej szansy i nie odwołają się do swojej królowej. Naród nie zdał egzaminu do pewnego momentu. Do tego stopnia, że Piłsudski był pewien, że czeka nas klęska. Ten Piłsudski. Więc pytanie, co się wydarzyło, że dokonał się cud, że Matka Boża pojawiła się rzeczywiście nad polem walk i sprawiła, że to Polacy wygrali, mimo że musieli przegrać. I mamy ten wątek Kościoła. Mamy wątek zwykłych ludzi, ludzi prostych, którzy leżeli godzinami krzyżem na wałach jasnogórskich, którzy wysłuchali apelów biskupów, gotowi byli oddawać życie i majątek dla narodu i którzy rzeczywiście uderzyli w dzwon wołający o pomoc dla nadprzyrodzoności, widząc, że nie mamy żadnych szans. I to uderzenie w ten narodowy dzwon okazało się skuteczne. Ale co chcę pokazać? Że nigdy nie będzie tak, że cały naród będzie dobry. Że cały naród odpowie na Boże zaproszenie. Że my wszyscy Polacy powiemy, tak, ona jest naszą królową. Tak chcemy wprowadzić zasady chrześcijańskie w życie społeczne. Nie, bo kilka dni przed cudem nad Wisłą Warszawa tańczyła. Robiła szybkie, widocznie można było dorobić się ogromnych majątków w ciągu kilku dni. Co mi obchodzi wszystko inne? Kiedy mówimy o takim czymś jak cud nad Wisłą, to aż się prosi, żeby zobaczyć szerszy schemat, że poza samym wydarzeniem były różne elementy tej łamigłówki Bożej,
pokazujący nam szerszy schemat. Jednym z elementów tej łamigłówki jest ten, że nigdy nie będą to wszyscy gotowi powiedzieć Panu Bogu tak, gotowi oddać życie, gotowi pójść tą drogą, którą naród iść powinien. Co oznacza, to jest dobra nowina, to oznacza, że nie musimy oczekiwać dnia, kiedy wszyscy będziemy święci, naśladujący maksymalnie, jak potrafimy, Matkę Najświętszą. Mało tego, to może oznaczać, że my sami nie musimy być tak doskonali, tylko musimy chcieć. Musimy marzyć, żeby Bóg nam pomógł. Pamiętam jedną z rozmów, jakie w tych tematach przeprowadziłem, rozmowę z jezuitą, któremu mówię tak. Mamy takie wspaniałe proroctwo o Polsce od świętej Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem. No, proszę ojca jezuity, za co? Niczym nie różnimy się, niczym nie różnimy się od innych narodów. Niczym. A może nawet mamy jeszcze więcej grzechów, które wołają o pomstę do nieba. Niczym się nie różnimy. Więc dlaczego Jezus mówi, że Polskę szczególnie umiłował? A jezuita się uśmiecha i mówi, Pan już dał odpowiedź. Bo my o tym wiemy, że jesteśmy grzesznikami. A tamte narody tego nie wiedzą. Nie jesteśmy święci. I nigdy nie będziemy. Ale my jeszcze wiemy, że grzeszymy i się spowiadamy. I to jest wyjątek na mapie świata w tej chwili. I może właśnie dlatego Pan Bóg ma szansę wziąć tą byle jaką miotłę, jaką jest nasz naród, i tą miotłą zrobić, co chce. Bo my wiemy, że jesteśmy tylko kiepską miotłą. Tak, kiedy patrzymy na życie jednostki, to każdy mówi, że chce być szczęśliwy i że chce, żeby jego życie się zrealizowało i szuka wszelkich możliwych środków, żeby to się stało. Czasami odwołujemy się nawet do wróżek, jakichś magów, prawda, lub do Pana Boga i wszystkich możliwych świętych, bo mamy cel i chcemy się posłużyć każdym środkiem, żeby to osiągnąć. Jeśli przyjmiemy założenie, że ludzie wierzą w prawdziwość objawień fatimskich, bo tam było kilka tak dziwnych rzeczy, że tego nikt nie mógł sfabrykować. Więc przyjmijmy założenie robocze, że fenomen objawień fatimskich, nie wiem jak i dlaczego, ale jest prawdziwy. Może go za bardzo rozbudowujemy, interpretacja jest za szeroka, ale coś tam jest. To mamy w objawieniach fatimskich dowód na to, że poza tym, że życie jednostki jest celowe i tym celem jest szczęście, to także życie narodu jest celowe i tym celem jest szczęście. Bowiem kiedy anioł, przygotowując dzieci do spotkania z Matką Najświętszą, się pojawił i się przedstawił, to powiedział, jestem aniołem Portugalii. Co najmniej dziwne. A potem siostra Lucja gdzieś tam dopisała przy nieostrych widzeniach anioła fatimskiego, że miała takie intuicyjne wrażenie, że był to anioł stróż. Anioł stróż Portugalii. Co to znaczy? Jeśli tak naucza Kościół, że jeśli ktoś ma Boże przeznaczenie, to dostaje do tego pomoc w postaci anioła. Każdy z nas ma anioła stróża, który ma nam pomóc dostać się do nieba, nie robić błędów. Jeśli w objawieniach fatimskich pojawia się anioł narodu, to znaczy, rozumujemy logicznie, że naród też otrzymuje opiekuna, ponieważ ma do spełnienia swoją konkretną misję.
I tak jak każdy z nas ma innego anioła i inne powołanie szczegółowe, inną drogą do swojego tego ostatecznego spełnienia idzie, tak logicznie jest z każdym narodem. I my też mamy swojego anioła Polski i swoją zupełnie własną misję, którą musimy spełnić. I być może, gdybyśmy mieli w tej chwili jakąś wizję nadprzyrodzoną, to Pan Bóg by dodał tak. I pamiętaj, poszczególny Polaku, że nie będziesz w pełni szczęśliwy, jeśli nie wypełni się także powołanie Twego narodu, Polski. Nieprzypadkowo jesteś Polakiem. Jeśli chcesz być naprawdę kimś, to musi być kimś i Ty, i Twój naród. I dlatego rozmawianie w naszym gronie polskim o tym, co Bóg mówi na temat naszej przyszłości, jaka mu się wymarzyła nasza jeszcze niedokonana historia, jakie narzędzia nam do rąk daje, czego od nas chce, co się dzięki narodowi polskiemu, jeśli go będziemy słuchać, może w dziejach polskich świata wydarzyć, to mamy obowiązek na ten temat rozmawiać, ludziom o tym mówić i ich przekonywać, bo to jest jedyna recepta także na ich szczęście, pełne szczęście. Na moje rozeznanie, no wiele tematów jest ważnych dla nas, ale od strony takiej najbardziej prawdziwej, czyli przyrodzonej i jednocześnie nadprzyrodzonej, czyli przesuwamy tą linię naszego myślenia czasową w nieskończoność, to jest temat najważniejszy, bo on porządkuje całe nasze życie, daje nam poczucie też bezpieczeństwa, przez co daje nam motywację do właściwych działań. Nasz naród upodlony odzyskuje jakąś godność, bo ja rozmawiając z ludźmi z obcych krajów, kiedy się razem spotykamy, jestem dumny, że jestem Polakiem. Mało tego, oni o tym wiedzą, bo mówią Polska, Jan Paweł II i Boże Miłosierdzie. Wielka rzecz. Tak, ja jestem Polakiem. Wy macie misję. Tak, mamy misję, ale nie gospodarczą, ekonomiczną, bankową, to nie my. Mamy jakąś najważniejszą misję do spełnienia. Więc aż się prosi zapytać i tu w gronie polskim, i tych ludzi z zewnątrz, tak jak tych proroków, którzy poza granicami kraju też mówili o Polsce. Co mamy zrobić? Jaka jest nasza misja? Dlaczego czekacie na to, żeby coś się w Polsce wydarzyło? Przecież jesteście krajem, zdawałoby się, na marginesie. Na mapie nadprzyrodzonej jesteśmy na samym wierzchu. Nasze czasy są inne niż jeszcze przed chwilą, bo coś się zaczyna dziać. I nie mam na myśli zawirowań politycznych, gospodarczych, migracyjnych, etc. Tylko rozmawiamy cały czas o tej nadnaturalności, prawda? Elemencie nadprzyrodzonym, która jest w narodzie i w każdym człowieku. Jest to jakiś fenomen, że wielcy charyzmatycy, tacy dzisiejsi prorocy, przyjeżdżają bardzo często do Polski, zbierają się wokół nich niemalże milionowe tłumy. Jest to wydarzenie także medialne. Dokonują się rzeczy niezwykłe podczas tych spotkań. A ja od razu pytam i proszę mi wybaczyć, dlaczego potrzebujemy ludzi z zewnątrz? Dlaczego musi przyjechać jakiś czarnoskóry misjonarz do naszej katolickiej, głęboko maryjnej, wiernej Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, papieżowi, narodu? Dlaczego przyjeżdża ktoś z zewnątrz? Nie mamy swoich? I w tym momencie pojawia się strasznie ważne i strasznie bolesne pytanie o autorytet, którego dzisiaj nie mamy.
mieliśmy w latach, właśnie poprzednie pokolenia miały to szczęście, że byliśmy prowadzeni jakąś świętą ręką autorytetu. Mieliśmy do kogo się odwoływać. Mieliśmy mężów stanu i mieliśmy pasterzy. Wymienię Chlonda, Wyszyńskiego, Wojtyłę, który stał się Janem Pawłem II, kilku biskupów z tamtych czasów. Było kogo słuchać. I tak jak na Filipinach, cała historia Filipin zaczęła się pewnie od kardynała Rzemsina, który był dla tego narodu takim autorytetem, że gdy powiedział wyjdźcie na ulicę, bronić własnych morderców, wyjść całymi rodzinami i najprawdopodobniej na miastkę przyjadą was czołgi, to milion Filipińczyków wyszło, bo powiedział to kardynał Sin. Oni mu wierzyli. To był ich pasterz. I myśmy takich pasterzy też mieli. Dzisiaj nie mamy. I Polska, która jest tak żywa duchowo, ma przekleństwo braku autorytetu. Owocuje to czasami tym, że jak ktoś niepowołany przez Boga chwyci do ręki laskę i zacznie ładnie krzyczeć, to ludzie za nim biegną. Mimo, że nie jest on autorytetem, bo mamy ten głód autorytetu. Dlatego przychodzą autorytety z zewnątrz, żeby nas uczyć. Myślę, że jednym z naszych obowiązków dzisiaj jest błagać Boga na kolanach, z pustym brzuchem, o chlebie i wodzie, błagać, żeby nam znowu dał pasterza. Bo dzisiaj nie mamy. Kiedyś prymas był interrexem. Kiedy umierał król i nie nastawał następny król, to był król. Kiedyś prymas, znaliśmy go po imieniu i nazwisku i jak słyszeliśmy, że on gdzieś będzie, tłumy biegły, żeby go słuchać. Dzisiaj, gdy zapytamy wielu ludzi, jak się nazywa nasz prymas, albo poprzedni, ludzie nie wiedzą, kogo mamy słuchać. I wskazówka, jaką daje nam dzisiaj Fatima, trudna do przełknięcia, jest taka. Jeżeli nie chcesz przegrać, zabłądzić, pójść właściwą drogą w tą przyszłość, która się marzy Panu Bogu, to wbrew sobie, bo tak zrobiła Lucja, wbrew sobie słuchaj Kościoła. Ponieważ odwołamy się do polskiego wątku, bo nie rozmawialiśmy o Chlądzie. Chląd wielokrotnie prorokował, a największe jego proroctwo było na łożu śmierci, kiedy mówił, że zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Prawda? Autorytet kościelny, hierarchiczny, jednocześnie charyzmatyczny, bo prorok, mówi o Maryi. Prawda? Ale w tym wątku przyjdzie przez Maryję zawiera się element istotny kościelny, bo trzeba ludziom przypominać, że jeśli ktoś decyduje się na bycie osobą związaną z Matką Najświętszą, który widzi w niej wzór życia, naśladuje jej służbę, miłość Chrystusowi, to jest członkiem Kościoła, bo nie ma czegoś takiego jak maryjność pozakościelna. Czyli mówiąc inaczej, jeśli mówimy, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, to możemy wygumkować słowo Maryja i napisać to zdanie tak samo prawdziwe. Zwycięstwo przyjdzie w Kościele. Stąd objawienie siódme, maryjne, proszę zauważyć, wszystko się jakby zamyka, objawienie siódme mówi, że jeśli chcecie mieć udział w zwycięstwie, jeśli ono ma przyjść, to pamiętajcie, ono dokona się w Kościele. Nie róbcie rzeczy wielkich, wspaniałych poza Kościołem. Musicie, jak Lucja, zachować posłuszeństwo Kościołowi. Wtedy zwycięstwo przyjdzie w Kościele przez Maryję i będzie waszym udziałem. Są takie ruchy w Polsce, dodam niestety, które zebrały najgorliwszych Polaków. Najgorliwszych Polaków.
a które są poza Kościołem. I ich ogromna ofiara, i modlitwy, i pokuty, i wszystko, co robią, jest na nic. Bo oni się zdziwią, gdy bije godzina zwycięstwa Maryi, że usłyszą, ale was, gorliwców, my nie znamy. Z pewnością liczy się ich intencja, ale oni nie są tej armii Kościoła, która pokona zło. Powiem przewrotnie, że mogę opowiedzieć i nie mogę zarazem, dlatego że poza wątkami fatimskimi, o których już wspominałem, które wracają przy wszelkich kontaktach Polaka z ludźmi z Fatimy, to właściwie chyba jesteśmy świadkami, celowe jest wszystko, takiego celowego fenomenu, jakim jest brak dzisiaj głosów z nieba w Polsce. Ktoś powie, to nieprawda, bo coś tam powymienia, ale kiedy rozmawiamy o głosach z nieba, o Polsce, w Polsce, to jednocześnie dochodzi do tego element w Kościele. Czyli rozmawiamy o takich wydarzeniach nadprzyrodzonych, które możemy wziąć pod uwagę, że to rzeczywiście chyba, prawie na pewno lub na pewno jest Boża faktografia, ponieważ rozeznał to Kościół, ponieważ to było w ramach tego Kościoła, w którym, w ramach którego jest nasza droga i jest to nasze zwycięstwo, o którym mówią proroctwa. I tak dla mnie to jest zdumiewające, ponieważ od lat zajmuję się fenomenem objawień w ogóle i powiem, że tak, na przykład, tuż przed planowanym przez Sowietów przeprowadzeniem pierwszego ataku, który by doprowadził do III wojny światowej, czyli połowa lat 80., w tym momencie mamy jakąś absolutną, nawet nie lawinę nadprzyrodzonych objawień na całym świecie. Mówi się, że było ich do 40 tysięcy. Kiedy, zauważmy skalę, odnotowanych przez Kościół, a niekoniecznie rozeznanych jako prawdziwe, ale rozważanych, że coś tam w nich jest, jest 1000 przez 20 wieków. A tu mamy w ciągu kilku lat 40 tysięcy. Czyli co to znaczy? Że niebo zaczyna krzyczeć, że coś się złego dzieje. To były wszystko apokaliptyczne głosy. Także w latach 80. i ten głos dalej jakoś trwa. Objawień mamy niebezpieczne zatrzęsienie. Najbezpieczniej jest, kiedy Pan Bóg się nie odzywa, kiedy Pan Bóg nic nie mówi, czyli dzieci są grzeczne, prawda? Kiedy Pan Bóg zaczyna zwracać uwagę, chwytać za rękę, ciągnąć w drugą stronę, to znaczy, że dzieci są niegrzeczne. Dzieci robią coś źle. Jego dzieci. Mamy taką lawinę, zatrzęsienie objawień wszędzie. Tylko nie w Polsce. Mogę zapytać, to nie są przypadki. Dlaczego? Czy Pan Bóg po polsku nie umie mówić? Prawda? Nie. Dlaczego tu nie mamy? Ja rozmawiałem kiedyś na ten temat. Dla mnie, już świętej pamięci, to był wielki autorytet duchowy, ten ksiądz. I on na to pytanie, to był człowiek Fatimy, na to pytanie odpowiedział bardzo prosto. Po co ma Pan Bóg mówić wciąż coś nowego, jeśli na razie macie do spełnienia pierwsze zadania? Czyli, panie Łaszewski, zamiast się pytać, dlaczego teraz nic nie ma, albo szukać, bo może jednak Pan Bóg coś powiedział, to zajrzyjmy do najbliższej historii. Zobaczmy, co Bóg mówił do Polski ostatnio i zacznijmy te zapowiedzi
rozumieć i w życie wprowadzać. Wtedy może dostaniemy drugi drogowskaz. Jeśli nasza historia nie poszła tak daleko, że właśnie mijamy zakręt i pojawiają się nowe krajobrazy i nie wiemy, którą drogą iść, po co ma Pan Bóg mówić o tamtym znaku drogowym, kiedy my na razie idziemy 2 kilometry prosto i jest znak. My mamy przede wszystkim patrzeć na znaki, które są przy nas. Pójdziemy tą drogą, to dostaniemy znak kolejny. Natomiast to jest jakby tylko część odpowiedzi na moje pytanie. Sam udzielam odpowiedzi na stawiane pytanie. Druga jest taka, bo to nie wyczerpuje problemu. Tamte objawienia są jakimiś drogowskazami, ale właściwie typu ludzie, zakładajcie kamizelki ratunkowe i butle z tlenem, bo świat się kończy. Prawda? Jest apokalipsa absolutna. Więc skoro taka jest przyszłość za chwilę, no miała być trzecia wojna światowa. Ale ten głos trochę cichszy, ale nie ustał. Dlaczego Pan Bóg nie mówi tego po polsku do Polaków? Czy my będziemy taką wyspą, gdzie to się nie wydarzy? Logicznie można też tak odpowiedzieć. I bardzo bym chciał, żeby ta logika była Boża i prawdziwa. I mówią niektórzy, że interpretując owe dawne proroctwa, łącznie z tymi, które mówią o tym, że Polska będzie nośnikiem nowej chrześcijańskiej kultury dla całego świata, czy jakby nasza kultura ocaleje, nasz język ocaleje, że coś innego niż w innych krajach będzie miało miejsce, to jakby do tego schematu, że u nas nie ma objawień apokaliptycznych, tych mnogich objawień dzisiaj, pasuje. Bo nas apokalipsa nie dotyczy. Trudno mi powiedzieć, zaczynamy wchodzić w język życzeniowy. Ale odpowiedziałbym w ten sposób. Oczywiście, że nie dotyczy. Pod warunkiem, że Polacy otrzymają, a otrzymują, dodam, dzisiaj, otrzymają taką łaskę, że wielu ludzi, wielu Polaków powie Panu Bogu tak na gotowość bycia, to się nazywa w języku Kościoła, żertwą całopalną, żertwą ofiarną za świat. Czyli przede wszystkim za moją rodzinę, za mój kraj, mój naród i świat. Jeśli w Polsce jest wystarczająco już dzisiaj ludzi, którzy doznali, to szczególna łaska, zrozumienia i przyjęcia takiego daru, że Panie Boże, jak trzeba, jestem gotów na wszystko, by Twoje dobre zamiary wobec świata się spełniły. Jeśli tych ludzi u nas jest sporo, a mam obawy, że jeśli mówimy o ilościach, to oni są niemalże tylko w Polsce dzisiaj, to rzeczywiście nasz kraj na tej mapie wygląda zupełnie inaczej. I łaska może nas ocalić. I w tym momencie proroctwo Markiewicza, czy to, o czym mówiła Teresa Neumann do Gawliny, jest prawdziwe. Jest rzeczywiście prawdziwe literalnie. Bo możemy proroctwo odczytywać w języku symboli. A możemy odczytywać dosłownie. I w tym momencie, w tej interpretacji, takie zapowiedzi stawałoby się buńczuczne, że stąd wyjdzie światło, które rozświetli cały świat, że my będziemy nauczycielami dla całej Europy i nie tylko, że naszego języka polskiego będą uczyli się na wszystkich uczelniach na świecie, bo są takie, stawałoby się, chore zapowiedzi, one nagle w tym momencie się zaczynają, nabierają realności, że coś takiego może się wydarzyć, bo nas ochroni łaska. I dopiero pewnie patrząc tak jak na rok 85 i niebyłą trzecią wojnę światową, która nie zaistniała dzięki Polsce, Jan Paweł II
to Polak, który sprawił, że tej wojny nie było. I można powiedzieć na innym wymiarze polityczno-militarnym pułkownik Kukliński, który znowu jest Polakiem. Ci dwaj ludzie sprawili, że historia potoczyła się na naszych oczach zupełnie inaczej, ale my to widzimy po czasie. Być może będzie znowu rzecz podobna, że po czasie zrozumiemy, dlaczego w Polsce islamiści nie pojawili się z meczetami i kałosznikowami i nie wymordowali wszystkich niemuzułmanów. Nie wiem. Pochylmy się może przez moment nad słowem iskra z najważniejszego proroctwa o Polsce i najbardziej powszechnie znanego. Bo kiedy pytamy o największy bestseller w całej historii literatury polskiej, to nie są to dzieła Lema, czy nie wiem, kogo byśmy tam wymieniali z literatów polskich, tylko najbardziej znanym polskim autorem jest Faustyna Kowalska. Najwięcej polskiej książki wydanej w językach obcych jest Dzienniczka. To jest książka, którą wszyscy wszędzie znają. Dzienniczek, 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 dzienniczek. I tam jest proroctwo o Polsce, które zna cały świat. I proroctwo, które dla mnie jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze, jest to słowo samego Jezusa, a nie wizjonera, który coś widzi czy słyszy. Czyli mamy jednego pośrednika mniej. Matka Boża cytuje, Święta Faustyna, przepraszam, cytuje słowa Jezusa na temat Polski. A po drugie pojawia się tutaj proroctwo, takie nazwijmy, które jest takie, chciałbym się powiedzieć, par excellence, typiczne. Czyli objawienie, które na pewno się spełni. Zapowiedź na pewno stanie się faktem, tylko w samym proroctwie zawarta jest wielomożliwość. Tak bym to na przykład określił. O co chodzi? Jezus używa z pewnością celowo, bo żadne z tych słów nie jest przypadkowe. Jezus używa słowa iskra, czyli błysk światła. Pojawia się znowu wątek światła, o którym już rozmawialiśmy. Wątek, który dominuje całą Fatimę na przykład. Iskra, która ma wyjść z Polski. W symbolice iskry, którą posługuje się Chrystus, w tą symbolikę są wpisane dwa zupełnie inne scenariusze. Bo iskra może być albo początkiem światła, albo początkiem ognia. I teraz to jest bardzo piękne w tym momencie proroctwo, bo ono pokazuje, że tak, zapowiedź się spełni. Polska przygotuje świat na najważniejsze wydarzenie absolutnie w dziejach świata, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, historia się zamknie. I Polska ma tu misję niezwykłą do odegrania, nie mam pojęcia, na czym to miałoby polegać. Ale my Polacy możemy do tego doprowadzić. Samo proroctwo mówi na dwa sposoby. Iskrą może być światło, które jest jasnością, przynosi ciepło, prawdę, czyli nie dzieje się nic złego. Pan Bóg zapala nad nami światło, żyjemy w prawdzie, świat się zmienia. Bez żadnej rewolucji na świat Boży. Nie ma lepszego marzenia jak to. Ale jednocześnie iskra może być początkiem pożaru. I ten pożar zacznie się tutaj, w Polsce. Pożar, który oznacza śmierć i zniszczenie, jak w trzeciej części tajemnicy fatimskiej. I tak Polska swoją misję spełni. Ale może to oznaczać, że będziemy narodem męczenników? I to właśnie jest nasza rola. I mamy być na tyle w naszym pokoleniu, czy następnym. Pan Bóg daje nam czas, żebyśmy tak się umocnili w wierze, żebyśmy jako naród
mogli stać się tą żertwą ofiarną, całopalną, która ocali świat. Jest taki scenariusz, który po ludzku, można powiedzieć, nie cieszy. Ale kiedy rozmawiamy w wizjach z męczennikami, na przykład ze świętym Andrzejem Bobolą, który był człowiekiem umierającym w nieprawdopodobnych męczarniach, to on jednocześnie mówi, że to męczeństwo było jego największą łaską i radością, jaką zaznał w życiu. A dzieci fatimskie, które słyszą od Matki Bożej pytanie, czy jesteście gotowe cierpieć? Małe dzieci. Najstarsza Łucja miała 10 lat. Czy jesteście gotowe cierpieć dla ratowania świata? Mówią dzieci tak. Matka Boża odpowiada, będziecie cierpieć. Może to jest też do Polski. Skoro ten wątek fatimski do Polski wciąż wraca. Będziecie cierpieć, ale łaska Boża będzie wam pomocą, pociechą, umocnieniem. I Łucja w swoich notatkach wiele, wiele później pisze, że Pan Bóg jej nie oszukał i że mimo mnóstwa cierpień, które przeżywała, cokolwiek się nie działo w jej szarym tym męczeństwie, jakie przeżywała, zawsze była umacniana tak Bożą łaską, że to cierpienie, to białe męczeństwo, które przeżywała, było piękne. Czyli my ludzie, którzy tego nie rozumiemy, żyjący daleko od Boga, grzesznicy, którzy nie weszliśmy na ten pułap duchowości, nie jesteśmy w stanie nie bać się cierpienia i męczeństwa, a ludzie święci tego łakną. I nie chcę o tym schemacie mówić, bo nie chcę, żeby on się spełnił. Natomiast gdyby tak miało być, to Bóg w swoich planach opatrzności być może chce naród przygotować do tego, że my wejdziemy na ścieżkę męczeństwa z radością. Wcale nie przeżywając tego jako tragedii, tak jak zrobiły to dzieci fatimskie i wszyscy święci, których możemy odnotować w annałach Kościoła. Nie wiem, ponad 20 lat zajmuję się objawieniami w Fatimie, ale jednocześnie zajmuję się mnóstwem innych objawień i próbuję znaleźć odpowiedź na pytania, po co one, dlaczego tu, dlaczego takie, jaką funkcję pełnią te, a nie inne symbole i jak się ma do tego na przykład owa Fatima, która była dawno, a wciąż są nowe objawienia. Pytań jest mnóstwo i nagle dochodzi do tych wątków fatimsko-maryjnych drugi element, którego nie można pominąć, który jest obecny tak wyraźnie u świętej Faustyny. Ona nie przyszła z orędziem maryjnym, aczkolwiek w objawieniach, które miała święta Faustyna, jest sporo objawień o Matce Bożej. Z Matką Bożą w tle lub samą Matką Bożą przemawiającą. Ale to są objawienia Jezusa i Jego serca miłosiernego. Jest serce. Jest święta Małgorzata Maria Alacoque, od którego zaczął się nurt w Kościele. Chyba w całej historii po raz pierwszy. I za chwilę to samo dzieje się z elementem maryjnym. Jest tak, że ludzie pobożni, ludzie święci chcą jak najlepiej Pana Boga chwalić i jak najdoskonalej Jego wolę pełnić. Więc wprowadzają różne formy nowej pobożności. To się nazywa pobożność jakby zrodzona oddolnie, prawda? Poza kilkoma rzeczami jak różaniec, szkaplerz, to większość rzeczy, przykład litania loretańska, jest wymyślona przez świętych, prawda? I do dzisiaj praktykowana. Do czasów Małgorzata Maria Alacoque właściwie wszystkie, poza różańcem i szkaplerzem, wszystkie formy pobożności były owocem mojego pragnienia jak najbardziej przypodobania się Panu Bogu. Z momentem objawień Małgorzaty Maria Alacoque coś się wydarzyło, bo nurt
Święci odkryli, jak ważnym jest temat serca Jezusowego, bo to jest klucz do świętości. Święci to odkryli i w pewnym momencie, gdy wyczerpali już swoje ludzkie możliwości, żeby ten kult Najświętszego Serca Jezusa pełnił właściwą funkcję w prowadzeniu ludzi do Boga, pojawia się element nadprzyrodzony. Przychodzi Chrystus, to święty Małgorzata Maria Alacoque i dalsza część nabożeństwa do tego serca już jest jakby nadprzyrodzona. To samo jest elementem maryjnym. Była ciągnięta ta rzecz przez wieki, przez świętych, przez pobożność ludzi gorliwych i nagle właściwie taką cezurą główną jest Fatima. Nagle ta pobożność zaczyna być sterowana przez niebo. Pojawiają się dwa tory, którymi Bóg prowadzi tą nadprzyrodzoną historię narodów. Jakże podobne. To jest jak tory jednej kolei. Jest Najświętsze Serce Jezusa i niepokalane znowu serce Maryi. Dwa podobne nurty pobożnościowe. I co ciekawe, siostra Lucja w kilku miejscach w swoich listach pisze, że zapowiedziana przez Maryję godzina triumfu niepokalanego serca na koniec, też bezwarunkowa, jest pewnikiem, będzie triumfem Maryi i Jezusa. Serca Maryi i serca Jezusa. I według mojej intuicji, ponieważ objawienie fatimskie nie jest ostatnim w historii, będą nowe znaki. Objawienie Małgorzaty Marii Alacoque, Celakówny czy Faustyny nie zamykają tematu. Będą następne. Przed nami czekamy na takie wydarzenie, kiedy te dwa kulty oddzielne się z sobą spotkają. O tym pisze siostra Lucja wyraźnie. Fatima spełni swoje zadanie i cały nurt pobożnościowy od świętej Marii Małgorzata Alacoque spełni swoje zadanie, kiedy Kościół, czyli ludzie, zaczną żyć, to się nazywa przymierze trzech serc. Czyli zobaczymy, że całą istotą chrześcijaństwa jest zjednoczenie Maryi, serca Maryi z Jezusem, czyli tego, co jest istotą człowieka, Maryi z Jezusem. I w tym zjednoczeniu jest miejsce dla każdego z nas. Nie przymierze dwóch serc, najświętszego i niepokalanego, tylko przymierze jeszcze mojego serca. Być może o tym prorokuje Lucja, mówiąc o nowym pokoleniu, które radykalnie zmieni cały świat, bo na to czekamy. I proszę zauważyć, że wątek pierwszy, czyli ten wątek fatimsko-maryjny, wyraźnie biegnie przez Polskę. Ten szef jest polski, bez wątpienia. I zdumiewające, że nagle ten szef z Francji, świętej Marii Małgorzaty Alacoque, ale ten element serca niepokalanego Maryi też zaczął się we Francji. I nagle przechodzi trochę przez Portugalię do Polski, do maryjności polskiej. Wątek serca Jezusa jest wątkiem polskim. Czy to znaczy, że drugim zadaniem, jakby równoległym do tego, o czym mówiłem, maryjności, jak, które jest nam zlecone, jest kult serca Jezusa, znowu jak, czyli nie sama pobożność, podziwianie, modlenie się do serca, tylko uświadomienie sobie, że moje serce ma być jak Twoje serce, Panie Jezu, czyli chcę, żeby Twoje serce zakrólowało w życiu moim, zastąpiło moje serce w życiu mojej rodziny i w mojego narodu życiu. Pojawia się wątek intronizacji, który jest naszym polskim tematem, z którym znowu pojawia się element ciemny. Diabeł strasznie walczy. Strasznie walczy. Czy diable walczysz, bo tego się boisz? Czy dlatego używasz nawet czasami ludzi Kościoła, żeby do tego nie doszło, bo się boisz, że będzie to źródłem wielkich Bożych łask? Odpowiedź raczej brzmi tak. Gdyby, tak jak są niektórzy, motyw intronizacji serca Jezusowego, czy intronizacji Jezusa jako osoby, jak niektórzy chcą mówić, ale to jest jedno i to samo u Pana Boga.
gdyby nie było ważne, mielibyśmy już ich 18 w ostatnim dziesięcioleciu, bo nikt by z tym nie walczył, bo nie byłoby to drzewo, które sadzimy i nie wiemy do końca, czy góra to są korzenie, czy góra to są gałązki, bo ono już jest martwe. Tymczasem to drzewo już ma owoce i diabeł nie chce pozwolić, żeby je zasadzić w naszej polskiej glebie. Bez wątpienia coś w tym jest. I znowu ciekawe, bez wątpienia jest tu jakaś polska misja, ale dodam jeszcze element, o którym musimy wciąż pamiętać. Pierwsze przykazanie Fatimy. Te wątki są te same, więc mogę mówić o Fatimie. Pierwsze przykazanie Fatimy, które wypowiada Pan Jezus, a nie Matka Boża Fatimie, brzmi, Matka Boża cytuje Jezusa. Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana. Mamy element poznania Matki Bożej. I chciałbym w tym momencie ten element przerzucić na intronizację i cały kult serca Jezusa, Jezusa jako Króla. Musimy zrozumieć, czego Pan Bóg chce. Ta prawda musi być poznana, żeby jej fałszywie nie wprowadzić w praktykę. Dzisiaj ludzie się boją, kiedy patrzą na znaki nie tylko nadprzyrodzone, ale te doczesne, które nas otaczają, to się boją, że, jak to mówił Jan Paweł II, żyjemy na granicy czasu i za chwilę spadniemy. Czeka nas jakiś przełom, który oznacza bez wątpienia jakąś katastrofę. I my to nazywamy, nie tylko ludzie religijni to słowo używają, nazywamy apokalipsą. Że przed nami są jakieś apokaliptyczne wydarzenia i nazywamy to po polsku dwoma różnymi słowami. Mówimy o czasach ostatecznych i czasach ostatnich. Wbrew pozorom to są dwa różne czasy. Z pewnością coś nas czeka. Powtórzę wątek osobisty, który mnie porusza najbardziej, kiedy bywam na międzynarodowych spotkaniach w Fatimie i rozmawiam z ludźmi bardzo ostrożnymi, bo gdy słyszę, że profesor Americo Ortiz López powiada, że jeśli Światowy Apostolat Fatimski, mający mandat kościelny, coś mówi w sposób oficjalny, jest to wykładnia Kościoła, to ja wiem, że nigdy nie usłyszę niczego, co jest tanią sensacją, bo oni będą tak jak Kościół zawsze ostrożni. I przyjeżdżam na kolejne spotkanie i co słyszę? Pierwsze zdania. Żyjemy na progu wydarzeń apokaliptycznych. Musimy się do nich przygotować. I to mówi ktoś w imieniu Kościoła. Więc ogarnia mnie po ludzku przerażenie. Także z pewnością jest coś przed nami. Gdy rozmawiałem na ten temat z ludźmi z różnych krajów, to oni mówią, w każdym z naszych narodów jest ta sama intuicja. Wszyscy wiedzą, to już nawet nie jest intuicja, wszyscy wiedzą, że za chwilę coś się wydarzy. Lokalne różne wizje, o których wspominałem, bo jest ich tysiące, lokalne objawienia jakby podsycają ten lęk. Coś jest. Natomiast pytanie, czy to jest apokalipsa czasów ostatecznych, czy apokalipsa czasów ostatnich? Jeśli punktem odniesienia robimy cały czas Fatimę, bo to jest bezpieczne, to odpowiedź brzmi, to nie jest koniec czasów. Dlatego, że Matka Boża, o czym też ludzie metodologicznie zapominają, Matka Boża mówi na koniec, czyli po tym wszystkim, po tej całej apokaliptycznej zgrai demonów, która na nas napadnie, można je osłabić, te demony, trochę je przetrzebić, ale one nas napadną. Po tym wszystkim na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ale tam nie ma kropki. Tam jest
I na jakiś czas zapanuje pokój na świecie. Czyli nie ma końca świata. Nie ma wydarzenia powtórnego przyjścia Chrystusa. Bo jest mowa i na jakiś czas zapanuje pokój na świecie. Być może mowa o erze pokoju zwiastowanej przez wielu proroków, o czym może też mówił Jan Paweł II, cywilizacja miłości, wiosna chrześcijaństwa, nowy, lepszy świat. To nas czeka. Po czym znowu siła zła okaże się w nas obecna tak silna, że to wszystko zacznie znowu iść w kierunku księstwa ciemności, bo szatan jest nieśmiertelny. Tak, to nie jest zapowiedź końca świata. Jest to zapowiedź epoki, która się skończy jakimś głośnym przełomem. Jak się ma do tego proroctwo, które słyszała Faustyna? Prawda? Bo tam z kolei jest wprost mowa o tym, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa, czyli mamy czasy ostateczne. Może to znaczy, że, i pewnie tak należy to odczytywać, pamiętam w moich naukach teologicznych koncepcję czasu Bożego. I może to wyjaśnia nakładanie się różnych warstw. Czas, który Pan Bóg wpisał w ludzkie dzieje, nie jest linearny, tylko jest spiralny. Na coraz, to jest Pana Boga marzenie, żebyśmy tak rzeczywiście to realizowali, na coraz wyższym etapie pewne wydarzenia się w historii będą powtarzały w innej formie, w innych czasach, ale pewne reguły, które Pan Bóg stworzył, my w ramach tych reguł działamy. Na ile jesteśmy w stanie z Bogiem współdziałać, to ta spirala jest coraz bardziej linearna, można powiedzieć, i ten czas się może wypełniać szybciej. Według tego, co wiemy, objawienia fatimskie miały zaowocować zmianą czasów szybko. To powinno być, to wszystko już za nami. Ale ponieważ człowiek szedł sobie swoją drogą zamiast do góry do Pana Boga, to ten cyrkiel był rozstawiony dużo szerzej. Więc spirala jest szeroka, ale to jest cały czas spirala. I na jakimś momencie tej spirali powtarzają się wydarzenia. Ich było już mnóstwo w pewnym momencie w tej spirali w przeszłości. Przychodzą czasy, które są być może za najbliższym zakrętem tej spirali, czasy apokaliptyczne, które przeżyje jakoś świat w mniejszym lub większym stopniu, które będą związane ze szczególnymi łaskami, z triumfem niepokalanego serca, z czasem pokoju, być może wtedy ta spirala będzie bardziej wyciągnięta ku niebu, ale i w tym momencie wszystko na to wskazuje, że w tych czasach najbliższych, także w tych czasach, Polska ma do grania jakąś kapitalną rolę, bo ja to wciąż słyszę i ja o tym wciąż czytam. To widać. Ale to nie jest ta rola, jeszcze o której rozmawiamy jako najważniejszej. I na jakimś najważniejszym etapie tej historii dojdziemy do tego, że powtórzy się jakby to samo wydarzenie na zupełnie innej płaszczyźnie, w innym wymiarze. Wydarzenie już tej mega, prawdziwej, ostatecznej apokalipsy, której znowu może nie być, znowu jest warunkowa, i znowu języczkiem uwagi tych wszystkich wydarzeń będzie Polska. I nie wiem, być może to jest też tak, że poprzez te poprzednie wydarzenia, które są jeszcze przed nami, przez przejście nasze, przez męczeństwo, jakąś apokalipsę lub przez, nie przez męczeństwo, tylko my, że my ocalimy naszą kulturę, my pokażemy prawdziwą solidarność światu, ta mądrość i duchowe dziedzictwo na jakimś etapie dziejów, tak jak było z Sobieskim, z królem Janem Kazimierzem, nie wiem, Grunwaldem, cudem nad Wisłą, ten moment, kumulując się w jakimś następnym wydarzeniu, zaowocuje czymś zupełnie spektakularnym. I będzie to zwycięstwo. Coś w tym jest. To będzie zwycięstwo nie tego pokolenia, które akurat żyje,
tylko będzie to zwycięstwo całego bogactwa wielu pokoleń, to co mówił Jan Paweł II, dziedzictwo narodu, któremu na imię Polska. Także każde pokolenie wnosi w te wydarzenia dwa, bo o nich jakby mówimy to najbliższe i to ostateczne, swoje własne błogosławieństwo lub przekleństwo. Chyba te dwa wydarzenia należy rozróżnić, natomiast one są straszliwie do siebie podobne, mając tylko inny kres. Nie widzę żadnej sprzeczności w tym, że niektóre wydarzenia niekoniecznie będą w podanej sekwencji, bo to zależy, wszystko jest warunkowe, także kolejność i stopień. Może być tak, że pewne rzeczy okaże się, że one były, a myśmy ich nie widzieli, prawda? Więc jakby wypadają z listy dzięki naszej modlitwie, pokucie, byciu jak Maryja, wierności Bogu, męczeństwie jakichś ludzi, prawda? To my tego nie wiemy cały czas. Dostajemy przekaz, który nie jest filmem przygodowym, mówiącym, co się wydarzy. Raz. Filmem, który pokazuje pewną przygodę, horror, prawda? Ludzie to bardzo lubią. Pokazujemy im sensacyjny film, krok po kroku, co się będzie działo. Nie ma czegoś takiego w objawieniach, jak przekazanie warstwy informacyjnej. Będziecie wiedzieli, co się stanie. To nie ma dla Pana Boga, to jest bez znaczenia. Może być inaczej. Powiem Wam, co się stanie, żeby to się nie stało. Czyli zwróćcie uwagę na środki, które Wam daję, co macie podjąć, a nie czekajcie sobie w fotelu na wydarzenie. Najpierw nawrócą się Żydzi, bo tak jest u świętego Pawła. Potem, lub według wizji tych bardziej współczesnych, no właśnie, co mamy wymieniane? Nie wiem, jaka będzie kolejność. Myślę, że to jest w gestii Pana Boga. Także to, jakie one będą długie, intensywne i wyraźne. Ale ponieważ rozmawiamy w takich wątkach osobistych, znowu do tego nawiążę. Nie wyczytane tyle z książek, ile z różnych rozmów, przemyśleń, poszukiwań. Przez lata ludzi związanych z orędziem fatimskim fascynowało pytanie, co jest w tym trzecim sekrecie fatimskim. I miałem natchnienie. Pojechałem do księdza Mirosława Drostka, już świętej pamięci, z którym pracowałem, a on był bardzo blisko fatimskich źródeł, bo i Jana Pawła II, i siostry Łucji. I mówię mu tak. Ja chyba wiem, jak odkryć trzeci sekret. A jak? Mamy do dyspozycji 2000 listów siostry Łucji. Jeśli dla niej coś było bardzo ważne, a nie może o tym mówić, nie może ujawnić jakby najważniejszej części Fatimy, czyli sekretu, mówiącego o przyszłości i o tym, jak do tej przyszłości złej nie dopuścić, to powinien w jej listach być wspólny mianownik. Ona powinna wciąż o czym mówić, o coś prosić. Ma Pan rację, szukamy. I znaleźliśmy. Znaleźliśmy praktycznie jedną rzecz. W każdym z listów od czasów II wojny światowej siostra Łucja błaga o modlitwę i pokutę za Kościół, za duchowieństwo, księży, zakonników, biskupów, hierarchię. Błaga, zapowiadając, że przyjdzie, co mamy w Akita objawieniach w Japonii, wyraźnie, uznanych przez Kościół. Tam jest to powiedziane litera po literze. Siostra Łucja to potwierdza. Czeka nas przerażający kryzys Kościoła. Taki kryzys, że to, o czym już wspominałem, zabraknie nam świeckim zupełnie autorytetu, zabraknie nam pasterzy, będziemy pociągani przez jakichś fałszerzy, oszustów, księża stracą wiarę, stracą dobre obyczaje.
biskupi odejdą od posłuszeństwa papieżowi, kardynałowie, jak mówi Akita, przeciwstawią się drugim kardynałom. My już to widzimy, to się zaczyna. Pytanie, czy będzie to kryzys tak radykalny, jak przestrzegała przy tym siostra Łucja, czy będzie to kryzys miękki, to zależy znowu od nas. Od tego, co pisała siostra Łucja. Niech Kościół, niech wierni organizują pokutne procesje po miastach. Nie ma tego nigdzie. Biczownicy, ludzie z różańcami, tysiącami, którzy by chodzili po miastach, były także w wieku XX tego typu ruchy, kończące się cudami zmieniającymi los danych narodów. I w Brazylii, i w Austrii, i w Portugalii. To wszystko są lata od 50. do 80. poprzedniego stulecia. Także faktograficzne, z faktami, dokumentami, zdjęciami. Ale prośba siostry Łucji nie została podjęta zupełnie, więc czeka nas ogromny kryzys Kościoła i wychodzi na wierzch najważniejszy moment Fatimy na dzisiaj, czyli siódme objawienie. Wbrew wszystkiemu zachować posłuszeństwo Kościołowi. O czym mówi znowu trzecia tajemnica fatimska, gdzie papież idzie przez na poły zniszczone miasto, modląc się za duszę ludzi, których trupy mija po drodze. Apokalipsa. I nie idzie sam. Idzie z nim garstka, tak zwana biblijna reszta wiernych Bogu, wiernych do końca papieżowi. I to są ludzie wszystkich stanów, ale proszę zauważyć, resztka w tym kadrze wzroku Łucji, Hiacynty i Franciszka, ona, wizjonerzy widzą tą procesję, ich nie jest dużo. Kryzys Kościoła jest tak potężny, że tylko część ludzi została wierny Kościołowi. Chciałbym usłyszeć, że mówią po polsku, prawda? Polska zawsze wierna do końca, wbrew wszystkiemu, nawet wbrew swojej historii. I proszę zauważyć, to jest apokalipsa. Wszyscy oni giną. I nie zostaje nikt. Kościół znika. I dopiero wtedy, gdy diabeł, tak jak w objawieniach w Quito mówi, teraz możemy odtrąbić nasze ostateczne zwycięstwo w historii, wtedy dopiero Bóg dokonuje cudu i wszystko przenicowuje na drugą stronę. Ale przed tym wszystkim mamy tak potężny kryzys Kościoła, że zostaje tylko resztka wiernych Kościołowi. Resztka. Tam nie byli wszyscy kardynałowie. Nie byli wszyscy biskupi, ani zakonnicy, ani my świeccy. Nie. Smutne. Niekoniecznie smutne. Siostra Łucja wciąż powtarza, że rodzi się na naszych oczach, już jest nowe pokolenie, które będzie czerpało siłę tak potężną, że zmieni ona świat z jej, czyli Maryi, niepokalanego serca. Ale jest to resztka. I tak jak jedno serce potrafi zmienić dzieje świata, serce Jezusa, Maryi, niektórych wyjątkowych świętych, tak jak powtarzał Jan Paweł II, nie stosujcie nigdy statystyk do Kościoła. Ilu was jest? Prawda? Hitler pytał, ile papież ma armii, ile ma czołgów. Prawda? To złe pytanie, bo w Kościele nie liczy się ilość. Ilu mamy ochrzczonych? To bez znaczenia. Ilu mamy ludzi z Bogiem zjednoczonych, przez których Bóg może wejść na świat. Na tym polega zjednoczenie z Bogiem. Więc nie rozmawiamy o ilości, tylko o jakości. A Panu Bogu wystarczy, jak w dziejach Abrahama, 10 sprawiedliwych, żeby świat uratować. Czyli Łucja mówi, że potrzebna jest garstka, małe, nowe pokolenie i ono zmieni świat łącznie z władzą polityczną. Wszystko się zmieni. Więc nie musimy robić masowych działań, że wszyscy musimy, cały świat. Nie. Pan Bóg czeka na tych, którzy odpowiedzą z serca na Jego zaproszenie. Jak będą, to ten świat się zmieni według Jego scenariusza.
z pewnością ten proces musi się dokonać w Kościele. Więc tam musi być osoba, wizja, jak jest to zwykle papież. Musi być to osoba, nie wiem, w historii był prymas. Musi być to osoba, która jest wprost autorytetem z namaszczenia Bożego. Ale jak uczy historia pod symbolem osoby, która nam, tak, historia proroctw, pod symbolem osoby, która skrzyknie naród czy świat, pchnie nas w dobrą stronę, pod symbolem jednej osoby zawiera się zwykle kilka osób. To jest zwykle jakaś garstka, czasem nawet ludzi, którzy się nie znają, którzy dopiero w Bożych planach ze sobą współpracują. I myślę, że byłoby to bardzo mądre i piękne. I scenariusz, jeśli mogę tak myśleć, jak Pan Bóg, w scenariuszu Bożego myślenia to bardzo pasuje, że także ludzie niewierzący będą mieli swój wielki udział w zmianie świata. I będą oni reprezentowani przez takiego niechrześcijańskiego, nawet niereligijnego świętego, który pociągnie, poprowadzi ludzi w Bożą stronę. Mimo że on Pana Boga albo nawet nie zna, albo nie uznaje, ale z pewnością nie jest tak, że on z nim walczy. Nie zdziwiłbym się, gdyby Pan Bóg kogoś takiego namaścił na proroka. Tym bardziej, że jest w tym jakiś ślad. Tym bardziej, że jeśli by pomyślał sobie o takim scenariuszu, że Bóg namaszcza naszego prymasa Polski, czy któregoś z biskupów, dając mu powołanie do zorganizowania tego typu krucjaty w przyszłość. Wielkiej pokuty, modlitwy, nawrócenia. Posłuchają wierzący. A żadnego czarnego, prawda, księdza, biskupa, im wyżej, tym gorzej, ludzie spoza Kościoła nie posłuchają. Bo w nich jest taka przekora. To, co z Kościoła przychodzi, mnie nie interesuje. Więc gdyby była osoba z zewnątrz, która przynosi wartości Boże, no to jest świetny sposób pociągnięcia także innych. A jak już rozmawialiśmy o tym, Pan Bóg nas sądząc, nie będzie dzielił wierzący, niewierzący, tylko mój, nie mój, prawda? To jest zupełnie inne kryterium. I ten człowiek może być mój, o Panu Bogu mówimy. Tym bardziej, że w historii biblijnej kilkakrotnie posłużył się pogańskimi władcami, na przykład, żeby sprowadzić Izraelitów z powrotem do ich ziemi. Powołał, jakby zmusił kogoś, kto w niego nie wierzył, jakąś wewnętrzną łaską, dał mu natchnienie, do tego, żeby zrobił to, co on chce. Czyli był to prorok, tak jak kolejny przykład Balaama na oślicy, który miał prorokować według upodobań bożków pogańskich, a wypowiada słowa Boże, mimo że jest prorokiem pogańskim. Ten schemat może się pojawić i u nas, ale z pewnością z przekierowaniem prędzej, później, mniej czy bardziej wyraźnie, na nurt kościelny. Bez wątpienia.